To był piekielnie nerwowy początek meczu na szczycie. Stres było widać w poczynaniach, zwłaszcza waszej młodszej czwórki. No tak, no rzadko występujemy w takim zestawieniu. Co prawda byliśmy zgrani, bo takim składem graliśmy na U20. Także na treningach też często właśnie taką czwórką gramy, to można powiedzieć, że jesteśmy już trochę zgrani, ale na pewno w meczu z Toruniem, gdzie to jest wicelider, był trochę stres, ale potem go przełamaliśmy i wszystko było... I w miejsce stresu pojawiła się fantazja oraz skuteczność. No jak już stres minie, to jest futsal, trzeba się tu bawić. A to jest najpiękniejsze w tym sporcie. Gratuluję serdecznie zdobytych 2 goli. Dziękuję, jest to... Na pewno się cieszę z tego powodu, bo jest to... Moja 4. bramka w tym sezonie. Myślę, że teraz będzie ich coraz więcej, tylko do przodu. Z personalnego i medycznego zarazem punktu widzenia to był mecz 2 ciężko rannych zespołów. No tak, i z tej bitwy ciężko rannych zespołów zwycięsko wyszedł dzisiaj rekord. No szkoda trochę, bo myślę, że bohaterem tego meczu, nie boisz tego powiedzieć, był dzisiaj Bartek Nawrat, bo on dzisiaj to wyprawiał w tej bramce, to po prostu cuda. I my bardzo dużo sytuacji stworzyliśmy dzisiaj, na pewno nie mniej niż drużyna rekordu. Ale jak bramki nie strzelasz, w 2 meczach w tej rundzie mamy 0 bramek na koncie tak naprawdę, więc to jest problem z tą skutecznością. No i plus kilka kardynalnych błędów, które skrzętnie wykorzystał zespół rekordu dzisiaj. Ta gra gdzieś tam się pospała momentami jak domek z kart. Wiele rzeczy do poprawy. Po początek spotkania trenerze bezsprzecznie do was należał. Jak to się kolokwialnie mówi, 2 razy zadzwoniło w bielskiej bramce. Zadzwoniło, ale nie wpadło i to jest najważniejsze. Schodzimy przegrani, ale na pewno też, tak jak mówię, no i można z tego meczu w kontekście naszych problemów. Przed tym meczem mamy też oczywiście problemu Bielska, ale mówię teraz o sobie i o swojej drużynie. To było wiele pozytywnych symptomów tak naprawdę, więc mówię, no pracujemy dalej. Chcieliśmy zrobić niespodziankę, myślę, że nikt tu się nie położył. Bardzo mocno walczyliśmy tu dzisiaj, stworzyliśmy dzisiaj, byliśmy równorzędnym partnerem pomimo wyniku bardzo wysokiego. Tak myślę dzisiaj, tak to jest przynajmniej taka pierwsza moja refleksja, że byliśmy partnerem do gry dzisiaj. Przegraliśmy wysoko, myślę, że tą bramkę dzisiaj na pewno zasłużyliśmy, ale nie wpadło niestety. Twoi koledzy z boiska gdzieś tam używają po meczu kolokwializmu, dzień konia. Nie wiem, czy dzień konia, na pewno mieliśmy dużo szczęścia. Szczególnie na początku meczu, gdzieś był słupek, poprzeczka. Raz Miki tam chciał mi wcinę zrobić 3 metra, jakby to wykorzystali, to byśmy mieli ciężej. Ale cieszymy się, szczęście dzisiaj było po naszej stronie. Wygraliśmy, udało się nie puścić, nie stracić bramki. Cieszymy się bardzo. No i wysoka dyspozycja, bardzo wysoka dyspozycja golkipera rekordu, która w pewnym momencie zaczęła się przekładać nawet na poczynania ofensywne. Nie mi to oceniać, aczkolwiek cieszę się z tego występu. Gdzieś tam po zgrupowaniu reprezentacji byliśmy trochę zmęczeni, ale doszliśmy do siebie, zagraliśmy dzisiaj, myślę, fajny mecz, fajny dla telewizji, dla widowiska. Ciężki, trudny, bo jednak w niecodziennym zestawieniu personalnym. Dokładnie, niecodziennym też trzeba pogratulować chłopakom z Torunia. No, naprawdę zagrali fajny mecz. Było nam dzisiaj ciężko. Na pewno jeszcze nie jednemu zespołowi zespół z Torunia urwie punkty, a my się cieszymy z wygranej. Bo wzrosła wasza przewaga w tabeli. Głębszy oddech? No na pewno tak. Szkoda teraz tylko Michała Kubika, który dostał 4. żółtą kartkę. Na pewno będzie pauzował w Szczecinie. Aczkolwiek trochę oddechu, ale trzeba się przygotowywać do następnego meczu. Jechać do Szczecina i też wygrać.